Cześć. Cztery produkty zużyte. Cztery przeciętniaki. Nie powiem buble, nie, nie, nie. Po prostu taka półka, wiecie. Nie zachwyciły mnie, ale spokojnie, z braku laku nadają się do wykorzystania. I tak. Pierwszy mnie w sumie. O, zaczniemy super. Tak, bo pierwszy mnie rozczarował na całej linii, ponieważ to jest produkt typowo, tak jak widzicie z rysunku, typowo do czyszczenia kuchni elektrycznych, indukcyjnych. Ja mam indukcję. Wiecie, spodziewałam się naprawdę efektu wow. Nie wiem, co by tam robił jakieś cuda na kiju na tej kuchni, kiedy się coś wylało i się delikatnie przypiekła kuchnia. Nie, nie robi nic. Mogę wam tylko powiedzieć, to jest konsystencja mleczka, tak jak widać, czyli zwykły CIF też się nadaje, a dużo tańszy. Chociaż za niego też chyba tam grosze zapłaciłam. Nie pamiętam w tej chwili, nie będę was oszukiwać, bo nie pamiętam. W każdym razie produkt pachnie takimi perfumami męskimi z takiej średniowej półki. To jest jedyny jego plus, no ale wiecie, to i tak zaraz się wypłukuje. Wybukuje, w sensie wyciera. Ja to jeszcze na suchą szmatką oczywiście dość dużo, ponieważ zostawiał białe smugi. Zwykły płyn do naczyń, nie oszukujmy się, też zostawia białe smugi. Więc no, spodziewałam się naprawdę takiego, kurde, zaszokuje mnie, super ekstra. Nie. Chcecie, wypróbujcie, czy u was się sprawdzi, może inną płytę macie niż ja. W sensie nie, że indukcyjną i że elektryczną, tylko że no, nie wiem, może... Tak, to był Ebris, wyraził swoje zdanie na ten temat. Także no, musielibyście sobie sprawdzić. U mnie sprawdził tak się, tak sobie. Drugi, Oxy Plus, taki maleńki proszeczek. Sam biały proszek do prania, bez żadnych... O, nie przyniosłam. No pierwszy raz mi się to zdarzyło. Miareczka była w środku. Też taki przeciętniak, ponieważ dopierał kolorowe rzeczy. Doprał też... Bardzo zabrudzone białe skarpetki po całym dniu jeżdżenia rowerem w trampkach mojej Julki. Więc w sumie mogę powiedzieć, że jest spoko, no co tam. Tylko tyle, że mały, nie no. Ja, przepraszam was najmocniej. Zamawiając. Ile to jest gram? O, przepraszam was, 350 gram. No nie wiem, czy czujesz 350, no on jest, był dość ciężki, naprawdę, te granulki były takie, o słuchajcie, jedno co mogę wam powiedzieć, to we wszystkich tych Oxy, to one są takie, w większości Oxy są takie puszyste, wiecie, dużo ich jest i jak wsypujecie, to taki pyłek się roznosi i takie są jakby delikatne, nasączone tak tym tlenem. Tutaj to były takie, aż kamieniste były, ale wypłukiwały się z pralki, z kieszonki pralki, także no spoko. Przeciętniak. Przeciętniak następny, Oriental Dream, półlitrowy, jeszcze go tu jest trochę, akurat zaraz włączę pranie i już wykorzystam do końca. Co mogę powiedzieć, zapach ma bardzo delikatny, bardzo delikatny. On pachnie tak jak... Większość tych płynów do płukania, jak one się nazywają, teraz wam nie powiem, ale z tych takich niższej półki, większe gabarytowo, niższa półka. One wszystkie, jak się wącha, to przeważa. O, te z Biedronki, z Netcotony mniej więcej tyle, tak samo pachną, naprawdę, większość tak samo pachnie. Także no, przeciętniak, nie wiem, czy do niego wrócę, zobaczymy. I zużyłam pastę do zębów, też przeciętna. Wiecie, że ja co jakiś czas wybielam zęby u kosmetyczki, u dentystki. Płatkami, nie płatkami, to w domu robię. U dentystki wybieram lampą, czyli tymi takimi na strzykawce, tam zabezpieczenie tym żelem i bla, bla, bla. I u mnie to nie zdało rezultatu, ta pasta. Czy ona wybieliła, to znaczy wybielić to w ogóle u mnie nie wybieliła, ale też nie podciągnęła troszeczkę chociaż moich zębów do białości. Także no przeciętniak. Ja się z wami podzieliłam moją refleksją na ten temat. Cztery produkty, szybko poszło. Musicie sami sprawdzić, czy u was się sprawdzą, a jak nie, no to jedynie możemy sobie podać rękę. Jeżeli tak, to będziemy mieli temat do rozmów pod komentarzami. Ja się cieplutko żegnam i do jutra, do następnego filmiku. Pa, pa, kochani.